Cześć, z tej strony Kornel. Po waszym wysypie pytań na temat tkanki mięśniowej nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zacząć nagrywać. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak magiczną tkanką jest tkanka mięśniowa? Z jednej strony jest ona miękka, rozciągliwa, plastyczna, ale gdy ją twardzisz, to w pół sekundy potrafi wytrzymać napór dziesiątek kilogramów. W całych zespołach funkcjonalnych mięśnie potrafią podźwignąć ciężar nawet setek kilogramów. Z jednej strony możemy właśnie ćwiczyć je dla siły, a z drugiej dla wydolności. Oprócz tego mogą one ulegać procesowi hipertrofii, czyli możemy je pogrubiać według naszej woli, a ta hipertrofia dzieje się nawet podczas ruchów, to znaczy nawet gdy korzystamy z tych mięśni, one dalej są odbudowywane, nie muszą być nieużywane. Tak więc jest to naprawdę magiczny proces i na te wszystkie pytania odpowiemy w nowych filmach na tym kanale. Również na wasze pytania znajdą się odpowiedzi, tak więc spokojnie, bez paniki, są zapisane, ale dzisiaj musimy zacząć od czegoś bardziej fundamentalnego. To znaczy, w jaki sposób mięsień w ogóle może się kurczyć i co sprawia, że się męczy podczas tych skurczów. By odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób praca mięśniowa jest możliwa, musimy na początku przejść przez podstawową anatomię mięśni. Wyobraź sobie sławetny biceps. Niech to będzie nasz przykładowy mięsień. Składa się on, tak jak wszyscy wiedzą, z włókien mięśniowych. Ta nazwa jest używana często. Natomiast włókien mięśniowych nie da się zobaczyć gołym okiem, tylko pod mikroskopem. To, co możesz zobaczyć z mięśnia i bardziej mniejszych jednostek zorganizowania, to są pęczki mięśniowe. Wyobraź sobie, że kroisz pierś kurczaka, czyli mięsień piersiowy każdej kury, i szarpiąc to mięso, możesz zobaczyć poszczególne pęczki. Mięso dzieli się na takie włoski. Te pęczki to są zbiory włókien mięśniowych. Tak więc mamy troszkę praktyki w tym, troszkę prawdziwego życia. Natomiast musimy pójść jeszcze dużo głębiej, to znaczy rozbić poszczególne włókna mięśniowe na podzespoły. Co buduje włókno mięśniowe? Co sprawia, że ta długa komórka mięśniowa, ponieważ włókno to jest właśnie jedna komórka mięśnia, jest tak długa, to znaczy ciągnie się przez cały mięsień, ale jest za to bardzo cieniutka. Włókno mięśniowe jest zbudowane z sarkomerów. Jest to podstawowa podjednostka każdego mięśnia w naszym organizmie, poprzecznie prążkowanego, warto dodać. Otóż sarkomer jest oddzielony liniami Z na swoich granicach, do których przyczepione są odpowiednie białka. Teraz widzicie grafikę, która ilustruje to wam. Widzicie na tej grafice również miozynę i aktynę. To są dwa białka. Tych nazw od was koniecznie wymagam. Jeżeli je zapamiętacie, to większość rzeczy będzie już łatwa. Te białka, schodząc się do siebie, tworzą skurcz mięśnia. I co? I koniec odcinka? Nie koniec odcinka, ponieważ musimy się dowiedzieć, jak to jest w ogóle możliwe. Potrzebujecie dowiedzieć się jeszcze dwóch nazw skomplikowanych, to znaczy na tej aktynie mamy również białka troponinę i tropomiozynę. Później zobaczycie, czemu są one kluczowe. Inna ważna rzecz. Podstawową walutą energetyczną naszego ciała jest ATP. Jest to związek wysokoenergetyczny, który możemy pozyskiwać dzięki jedzeniu i on jest paliwem właśnie dla pracujących mięśni. Kolejną rzeczą, którą musimy zrozumieć, jest to, jak komunikacja w naszym ciele jest możliwa. To znaczy, jak impuls z mózgu może przejść w szybkim tempie do mięśnia, by tam wyzwolić całą kaskadę reakcji, które pozwolą na jego skurcz, a tobie na podniesienie tej sztangi z ziemi w martwym ciągu. Otóż samo słowo impuls nakierowuje nas już w dobrym kierunku, bowiem jest to rzeczywiście coś wspólnego z prądem elektrycznym, czyli różnica w potencjałach elektrycznych. Ale jak nasze ciało może przewodzić prąd, skoro w większej skali radzi sobie z nim raczej kiepsko? Otóż jest to możliwe dlatego, że jony po obu stronach komórki, po obu stronach błony komórkowej, są przepompowywane w bardzo szybkim tempie. I ta informacja, ta mała różnica, która się wytwarza, biegnie przez cały neuron. Przepompowujemy je dzięki pompom, które są zlokalizowane w błonach komórkowych, a ta pompa po prostu działa dzięki ATP, czyli energii, która jest pozyskiwana głównie z pożywienia. Odpowiedni balans jonów sodu i potasu jest kluczowy nie tylko w przewodzeniu impulsów po układzie nerwowym, ale również w skurczu mięśnia. Właśnie dlatego odpowiednia ilość soli w diecie sportowca jest kluczowa, zwłaszcza jeżeli dużo się pocisz, zwłaszcza w sportach wytrzymałościowych. Natomiast ładowanie potasem, używanie potasu przez kulturystów, na przykład przed zawodami, może prowadzić nawet do zgonu, ponieważ mięśnia, zwłaszcza mięsień sercowy tutaj, ma problemy z pracą, no i może po prostu się zatrzymać. Przejdźmy krok po kroku przez proces skurczu mięśnia. Impuls o potrzebie skurczu danego mięśnia jest generowany w mózgu
Później ten impuls biegnie przez rdzeń kręgowy, to, co jest w środku naszego kręgosłupa, i później wychodzi poprzez nerw w naszym kręgosłupie, który biegnie już do tego upragnionego mięśnia. Natomiast impuls natrafia na dosyć szczególne miejsce, czyli na płytkę nerwowo-mięśniową. Jest to miejsce styku nerwu z włóknem mięśniowym. By ten impuls mógł przejść właśnie do mięśnia, musi się wydzielić neuroprzekaźnik, czyli acetylocholina. Ona, gdy wejdzie w kontakt z mięśniem, to wyzwala tam całą kaskadę reakcji jonowych, bowiem sód, jony sodu, o których mówiłem wcześniej, są wpompowywane do komórek, a jony potasu są z nich wypompowywane. To tworzy stan elektrycznego naładowania mięśnia, który będzie kluczowy do tego, by wyzwolić skurcz. Jestem ciekaw, z jaką strukturą w naszym ciele kojarzy Wam się wapń. Na pewno z kośćmi. Natomiast po tym odcinku wapń powinien Wam się kojarzyć głównie z mięśniami. Tak, z mięśniami, bowiem gdy mamy ten naładowany mięsień, to znaczy jony sodu są wtłoczone do środka komórki, jony potasu są wytłoczone na zewnątrz, mamy ostre naładowanie, wtedy nasze ciało wyzwala jony właśnie wapnia, tego niepozornego wapnia, o którym tak właściwie mało się słyszy, jedynie w kontekście kości. Magazynowane jony wapnia są uwalniane, by zbilansować ten ładunek. Są one uwalniane właśnie tam, gdzie były wcześniej wspomniana aktyna, miozyna, troponina i tropomiozyna. Te białka reagują bardzo mocno na wapń. No, głupio byłoby oczekiwać, że taka różnica w stężeniu jakiegoś pierwiastka, jakiegoś jonu w naszej komórce, w tym przypadku mięśniowej, nie będzie miała jakiegoś znacznego efektu. Tak więc jony wapnia są w tym procesie kluczowe. Od prostych skurczów mięśnia doszliśmy do jonów wapnia. Ciekawe, kiedy będą reptilianie. Na szczęście w tym momencie ten naukowy dramat sprowadza się do czterech aktorów. Aktyny i miozyny, a także troponiny i tropomiozyny. Wyobraźcie sobie, że aktyna i miozyna są jak para kochanków, którzy za wszelką cenę chcieliby być ze sobą. Ale w przeszkodzie im stoi troponina i tropomiozyna. Są to rodzice, którzy za wszelką cenę nie chcą zgodzić się na taki mezalians, na taki ożenek, na taki skurcz. I to dobrze odzwierciedla sytuację, w którym jesteś rozluźniony. Tak więc twój mięsień nie pracuje, ty nie masz żadnej potrzeby do ruchu, ale powiedzmy leżysz, jesteś maksymalnie rozluźniony. Wtedy aktyna i miozyna są oddalone, a jest to właśnie spowodowane tym, że troponina i tropomiozyna blokują tą aktynę, nie zezwalają jej na schadzkę. Natomiast sytuacja zmienia się i tutaj w końcu dochodzimy do tego wapnia, gdy następuje kaskada uwolnienia jonów wapnia. Co ten wapń zrobi w tym mięśniu? Otóż wapń łączy się z troponiną, tropomiozyną, zajmuje ich głowy i wtedy kochankowie w końcu mogą się połączyć. Miozyna wręcz sprężynuje, by połączyć się z aktyną i robi to z takim impetem, że delikatnie przesuwa cały pasek tej aktyny do przodu. Natomiast w tym sprężynowaniu, to sprężynowanie dzieje się z taką mocą dlatego, że rozpada się przy tym cząsteczka ATP. Tak więc tutaj zataczyliśmy koło. Energia pozwala właśnie miozynie na dużą pracę, która pozwala przesunąć całą jednostkę aktyny. Dzięki temu, że wiele aktyn i miozyn łączy się z obu stron i przesuwa, i dzięki temu procesowi aktyna przesuwa się do przodu, cały sarkomer skraca się. Tak więc napływ jonów sprawił, że cały sarkomer skraca się i skrócenie się ogromnej, niebotycznej ilości sarkomerów przez całą długość mięśnia sprawia, że on potrafi się skrócić. Natomiast możecie zapytać, co dzieje się, gdy miozyna i aktyna już się połączą, ponieważ wtedy no, są one zamrożone i nie mogą pozwolić na kolejne sprężnowanie tej miozyny, by przesuwać ten cały łańcuch. Otóż okazuje się, że ATP bardzo lubi się z miozyną. Gdy pojawia się nowa dostępna cząsteczka ATP, to łączy się ona z miozyną i wtedy miozyna odczepia się od aktyny i znów sprężynując przesuwa ją, wystrzeliwuje i przesuwa ją do przodu. W ten sposób skurcz mięśnia jest ciągły i możemy naprawdę mocno go skurczyć, aż przyczepy będą maksymalnie zbliżone. Opisaliśmy sobie sytuację, w której chcemy mięsień maksymalnie skrócić, skurczyć. Ale co w sytuacji, gdy chcemy ten mięsień rozluźnić, by wrócił do swojej spoczynkowej długości? Otóż wtedy muszą zapracować transportery, specjalne pompy zlokalizowane w naszych błonach komórkowych w mięśniach, by pozbyć się tych jonów wapnia. I wtedy, gdy jony wapnia już są poza tym mięśniem, poza aktyną i miozyną,
to wtedy dopiero odblokowuje się troponina i tropomiozyna, które na nowo blokują aktynę i nie pozwalają na żadne schadzki, na żadne romansowanie. Wtedy znów aktyna i miozyna jest oddalona od siebie, nie mogą się połączyć, a mięsień jest rozluźniony. Gdyby nie nieustanna i ciężka praca pomp zlokalizowanych w naszych mięśniach, które pozbywają się jonów wapnia od aktyny i miozyny, to nasza spoczynkowa pozycja wygląda mniej więcej tak. Czyli byśmy byli w całkowitym skurczu cały czas, ponieważ taka jest spoczynkowa pozycja naszych mięśni. Aktyna i miozyna chcą się cały czas łączyć. I zgadnijcie co? Dokładnie to dzieje się po śmierci. Bowiem te pompy, które wypompowują wapń, są na ATP. To znaczy, gdy ATP po śmierci nam brakuje, to wtedy zalewa nas wapń. Nasze mięśnie są pełne wapnia, konkretnie no właśnie sarkomery, aktyna i miozyna, i wtedy mogą się one połączyć. I rzeczywiście stężenie pośmiertne sprawia, że jesteśmy przez jakiś czas w dużym skurczu. Dopiero gdy minie właśnie jakiś czas, u każdego zapewne inny, i rozłożą się białka w naszych mięśniach, to wtedy dopiero odpuszczają one i nasze ciało staje się plastyczne, gotowe być może do jakiegoś przebrania, do pogrzebu. Odpowiedzmy sobie na jeszcze jedno pytanie, czyli dlaczego nasze mięśnie się męczą? Wykonujemy serię 10 powtórzeń i później musimy już odpocząć 2 minuty, ponieważ czujemy charakterystyczną niemoc, a także palenie w mięśniu. Otóż pierwszym powodem jest to, że brak nam dostępnego ATP. Tak jak słyszeliście, ATP jest używane podczas skurczu mięśnia na właściwie każdym etapie. Po pierwsze do wystrzeliwania miozyny, żeby ta przesuwała aktynę. Po drugie do tych wszystkich ruchów związanych z przepompowywaniem jonów. To znaczy do przepompowywania jonów wapnia, ale także jonów sodu i potasu. Gdy nie ma dostępnego ATP, no to te procesy są spowolnione i niestety nie może ATP być odtwarzane w wystarczającym tempie, żeby móc podtrzymać aktualną pracę mięśnia. Drugim powodem jest kwas mlekowy. Kwas mlekowy jest wytwarzany w mięśniu, dlatego że gdy masz wysiłek siłowy bądź jakiś sprint, coś co jest dużą pracą, a musisz ją szybko wykonać, to nie możesz zaspokoić procesu tworzenia ATP poprzez samo oddychanie, ponieważ tlen jest konieczny w tym procesie oddychania komórkowego. Musisz przerzucić się na oddychanie beztlenowe i w ten sposób rozkładać glukozę. Ubocznym produktem tego, że tworzysz sobie ATP z glukozy w warunkach beztlenowych, ponieważ właśnie sprintujesz, jest kwas mlekowy. Tylko co jest nie okej z tym kwasem mlekowym? Dlaczego utrudnia nam pracę, jeżeli chodzi o mięśnie? Otóż kwas mlekowy i ogólnie kwasy w naszym organizmie spowalniają wszelkie reakcje. Właściwie to nie tylko w naszym organizmie, ale ogólnie jeżeli chodzi o świat roślin, istot żywych. Wyobraźcie sobie, że przekroicie awokado i żeby ta połówka, której nie będziecie jeść, którą wsadzicie do lodówki, nie zmurszała za szybko, nie okryła się tym niefajnym nalotem, to często można znaleźć taki sposób, że skrapia się ją sokiem z cytryny. W tym przypadku po prostu reakcje enzymatyczne są przez mocny kwas spowolnione. I tak samo dzieje się w naszym mięśniu. Duże nagromadzenie kwasu mlekowego spowalnia wszystkie reakcje enzymatyczne. Ale jest jeszcze trzeci powód, o którym mówi się mało. Otóż w każdym procesie przepompowywania tych jonów podczas skurczu mięśnia, sodu, potasu, wapnia, są pewne małe ilości ich tracone z każdym skurczem. Po prostu się one rozpraszają po organizmie z tego konkretnego mięśnia. I po prostu jeżeli wykonamy 10 powtórzeń, no to tych jonów jest coraz mniej i dlatego jest gorszy proces sygnałowania, jeżeli chodzi właśnie o tą pracę mięśnia. Ale jeżeli odłożysz właśnie hantel na 2 minuty, to te jony, jest ich pełno w całym naszym organizmie i one napływają znów do tego miejsca, w którym ich brakuje i w ten sposób się odtwarzają i znów przewodzenie sygnałów i prowokowanie skurczu mięśnia jest możliwe. Odtwarza się również ATP, a kwas mlekowy jest zabierany, a ty jesteś gotowy do zrobienia kolejnej serii. Moi drodzy, mówienie o rehabilitacji, sporcie, mobilności w naukowy, ale i przystępny sposób to moje hobby. Chcę, żeby tak zostało. Od ponad 3 lat stworzyłem tutaj prawdziwy katalog wiedzy fitness. Jest to jedno wielkie szkolenie praktycznie ten kanał. No ale jestem z tego dumny, ponieważ to nakręciło mnie na początku, czyli powiedzieć wszystko jasno, bez owijania w bawełnę, bez prób sprzedaży czegokolwiek. Natomiast w tym momencie widzę, że potrzebuję do rozwoju dalszego tego kanału po prostu komfortu czasowego, jak i komfortu finansowego. Dlatego zdecydowałem się na założenie profilu na Patronite. Większość z Was oczywiście zna Patronite'a. Jest to serwis, który pozwala widzom wpłacać datki na autora co miesiąc, tak by ten mógł poświęcić się swojej twórczości maksymalnie,
bez jakiegoś nadmiernego marnowania czasu na inne czynności zarobkowe, a także by miał większą ilość funduszy na inwestowanie w kanał. Tak więc jeżeli uważacie, że robię na tym kanale coś wartościowego, pomogłem wam kilka razy, zwiększyłem waszą wiedzę, to możecie strategicznie wesprzeć mnie jakąś kwotą pieniędzy, możecie wybrać 5, 10, 15 zł i w zależności od tego możecie uzyskać konkretne benefity. To znaczy na przykład film celowany dla was, gwarantowana odpowiedź na wasze pytanie, bądź właśnie film w odpowiedzi na wasze pytanie. To wszystko możecie zobaczyć, gdy wejdziecie do linku, który zamieściłem na dole do mojego profilu na Patronite. Jednakże czy się zdecydujecie, czy nie, to wiedzcie, że jesteście na tym kanale mile widziani. Natomiast ja chciałbym po prostu móc robić dalej to, co robię z pełną jakością, bez jakichś zbędnych zmartwień i jednocześnie alokować wasze finanse w dobre rzeczy. Wyobraźcie sobie to wideo właśnie takie naukowe z animacjami, z profesjonalnymi animacjami zrobionymi. Może moglibyście zobaczyć, jak troponina, tropomiozyna, aktyna i miozyna działają w czasie rzeczywistym, jak to by dobrze wyglądało. Lepsza jakość wideo, lepsza jakość oczywiście również dźwięku. Takich rzeczy mówić nie muszę. Tak więc sprawdźcie mój profil na Patronite. Będę wam szalenie wdzięczny, jeżeli zdecydujecie się zalokować swoje fundusze właśnie we mnie. Widzimy się w kolejnym materiale i piszcie swoje wrażenia na dole w komentarzach.